Eliasz u wdowy w Sarepcie. Eliasz stoi przed bramą miasta Sarepta w ziemi króla Sydonu. Ten król był ojcem Izebel, złej żony izraelskiego króla Achaba. Sydon również cierpiał z powodu suszy i głodu. Niedaleko bramy Eliasz zobaczył kobietę, która zbierała drwa. Podszedł do niej i poprosił, żeby dała mu się napić wody. Kobieta w milczeniu poszła po kubek. Nie zdążyła jeszcze wejść do domu, kiedy Eliasz dodał, żeby wzięła też dla niego kawałek chleba. W tamtych czasach ludzie byli zobowiązani do okazywania szacunku obcokrajowcom. Biedna kobieta ze zdziwieniem spojrzała na przychodnia i powiedziała: jako żyje Pan, Bóg Twój, nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki i trochę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram drwa, żeby przygotować z tego coś dla mnie i mojego syna, a kiedy to zjemy, to chyba umrzemy. Eliasz powiedział, żeby się nie bała i upiekła dla niego mały placek. Potem prorok jeszcze dodał: tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, a oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Kobieta uwierzyła obcemu i weszła do domu. Zrobiła wszystko tak, jak powiedział jej Eliasz. Kiedy zjedli, ze zdziwieniem zauważyła, że mąka nadal jest w garncu, a oliwy z bańki nie ubyło. Potem jeszcze długo Eliasz mieszkał w tym domu. Każdego ranka kobieta miała z czego piec chleb. Bóg nie dopuścił, aby umarli z głodu. Po pewnym czasie jej syn zachorował. Choroba zaś była tak poważna, że wkrótce chłopiec umarł. Nieszczęśliwa matka nie mogła zrozumieć, dlaczego Pan Bóg uratował ich od śmierci głodowej, a teraz zabiera jej syna. Pomyślała też, że Eliasz przyszedł, aby ukarać ją za grzechy. Prorok wziął syna kobiety na górę, do pokoiku, w którym mieszkał. Położył go na swoim łóżku i zawołał do Boga, prosząc go, by oszczędził nieszczęśliwą wdowę. Potem wyciągnął się trzy razy nad chłopcem i powiedział: Panie, Boże mój, przywróć proszę życie temu chłopcu. Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy i chłopiec ożył. Kiedy Eliasz przyprowadził do matki żywego syna, ta gorąco dziękowała prorokowi i Bogu, który oddał jej dziecko. Teraz nie miała już wątpliwości, że Eliasz jest Bożym człowiekiem. Na podstawie pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 17, wersety od 8 do 24 oraz Ewangelia Łukasza, rozdział 7, wersety od 1 do 17. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa
jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.